Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał trochę nietypowy. Będzie to taki vlog pokazujący kręcenie filmu wędkarskiego od zaplecza. Jesteśmy nagrać pełnometrażową produkcję dla firmy Profes. Jest ze mną Radek. Dobrze, czap koleży? Bardzo dobrze. Jest ze mną tutaj jeszcze jeden kolega, zaraz go pokażemy. Niech się przedstawi do kamery. O. Dzień dobry, Jarek. O, dzień dobry. Jesteśmy w Elblągu nad kanałem Elbląskim, który nie urzekł mnie jakoś za bardzo. Jestem tu pierwszy raz i już mi się nie podoba. Zanim przystąpimy do nagrywania, oczywiście najpierw trzeba poczekać 2 godziny, aż się kolega rozłoży. A ja już rozłożony na krześle reżyserskim, tak zwanym. Czekam, aż się kolega tutaj usadowi. Jest sporo ludzi. Tak jak mówiłem, jestem tutaj pierwszy raz na tym kanale. Naprawdę, no, presja jest niewąska. Bardzo dużo wędkarzy. No, prawda jest taka, że dzisiaj bardzo fajny dzień, bo jest tak, no, jak na listopad, to ciepło. Bardzo przyjemnie się siedzi. Jak mi już jest ciepło, to znaczy, że już musi być ciepło, bo ja jestem zmarzlak. No i bardzo dużo ludzi łowi ryby. Zobaczymy, co ten osobnik tutaj wymodzi. Jest tak gorący, że aż się muszę rozebrać. No, jest ciepło, jest ciepło. No, proszę, kolega już się szykuje. Grunt to dobrze wyglądać. No i tak to wygląda, jak widzicie. O, ja nie wiem, gdzie my jesteśmy tutaj. To w centrum? Co to jest centrum? W Elblągu, czyli przy prokuraturze okręgowej w Elblągu, dokładnie. Aha. No i tak to wygląda. O. Później pokażesz ładnie, gdzie jest katedra. Ty, to jest film... Zabytkowa poczta, no, przeciwko nas. Tak to wygląda, zobaczcie sobie. Tam po drugiej stronie już mamy wędkarzy. O, później może trochę pochodzimy, wam pokażę. Zobaczymy, co tutaj w ogóle w tej wodzie piszczy. O, i tak wygląda rozkładanie stanowiska. Radek będzie łowił dzisiaj natyczkę. Więc wszystko, co jest z tym związane, musi sobie przygotować. Kosz, tak? Czy podest? Jak to tam się fachowo nazywa? No, kosz, platforma, podest. No, podest bardziej. Tutaj cała tyczka. Trochę nam wyjeżdża, znaczy nam, nie nam, wyjeżdża na ulicę. Więc jak będzie jechał samochód, będzie bum. Tutaj topy, czyli przygotowane różne zestawy. W zależności, jak tutaj się będą zmieniać warunki, ewentualnie pogodowe, lub jakieś tutaj upodobania kolegi, Radka, to będzie sobie po prostu na szybko te topy zmieniał. Tutaj raczej tak, tu się wszystko przygotowuje raczej wcześniej. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jakieś wiąże zestawy na miejscu. Oj, zdarza się. Znaczy, no, no tak, no ale założenie jest takie, żeby to mieć gotowe, nie? Uważaj, bo samochód jedzie. No ja nie wiem, on tego może nie widzieć. Ty. No, bo wyrąbiesz. Co mi tutaj jedzą, co nie działa, kierują tutaj. A tam jest kolega Jarek, trochę dalej się ustawił, też tyczka, tak? On też tyczka, nie? Bo tam widziałem, ma... No teraz jest gruntowanie, a ja w tym czasie idę polatać. Ogram trochę. Mam już tu kawałek nagrane, jak jest rozrabianie zanęty, to gdzieś tam sobie później pomontuję do filmu. Zobaczymy jeszcze, jaka tam będzie koncepcja. Znaczy, jakąś tam ogólną koncepcję mamy już na tą. No i korzystając z chwili, że tutaj Radek jeszcze to wszystko przygotowuje, to ja sobie po prostu wystartuję dronem i zrobię sobie pierwsze takie ujęcia, że tak powiem, krajobrazowe. Polatam trochę nad kanałem, pofilmuję, a później przystąpimy do pierwszego, trudniejszego etapu nagrywania, czyli wrzucanie kul. Tutaj będziemy ja jechać. Ja tylko Paweł nie może skadrować. Ja nie mogę skadrować, bo ja będę, postawimy sobie gdzieś tam drona, który będzie to filmował, a tutaj będziemy sobie jechali, o, z kamery takiej zwykłej. No i zobaczymy.
zacięliśmy coś dużego. Bardzo ciężkie, bardzo powoli idzie. No, zdecydowanie ogromna ryba. Będziesz musiał mi podebrać jak coś, bo ja i tak, wiesz, zobacz. Ale to i tak, spójrz. Masakra. Bierzemy zawsze dwa, o, znów żeruje. Tego się nie spodziewałem dzisiaj, że sandacz weźmie. Też po drugiej stronie już jedna osoba też złowiła. Jakby tak szedł powoli do brzegu, to było fajnie. Oj, pięknie. A, kurde. Wow. Chodź może tam, co? To odłożę. Wow. Coś pięknego. Zostawimy go jeszcze, zrobimy sobie tam ładne zdjęcie i oczywiście wypuścimy komisyjnie. Pięknie. Pierwszy przelot za nami, takich przelotów będzie jeszcze z 2-3 dzisiaj. Jedno przy wrzucaniu kul, jedno na pewno jeszcze przy łowieniu, a później zobaczymy jeszcze jak coś się będzie ciekawego działo, albo jakaś fajna aura będzie, jakaś może mgiełka, jakieś fajne światło, to też to gramy. Pierwszy przelot za nami, Radek w tym czasie się przyszykował, także zabieramy się teraz za tradycyjną kamerę i coś tu jeszcze poogrywamy. Ważne są zawsze przebitki, czyli żeby ponagrywać jakieś kaczki, kury, gęsi, zwierzęta, które gdzieś tam obok występują, krzaczki, widoczki, krajobrazy i tak dalej, tego nigdy za wiele. A zawsze jest tak, że jak się film montuje, to tego zawsze jest za mało. Ile by człowiek tego nie nagrał, to zawsze jest za mało. Tak jak zresztą ryby w naszych wodach. Dziękujemy panie prezesie. Teraz parę ujęć z rozrabiania tego wszystkiego. Z czym to się je? Zawsze jest oczywiście problem, co mówić do kamery. Masa robaków. Coś powiesz jeszcze? Za mną jedzie, czy nie, żeby wyjechać z nią? Proszę się. Żyżele mam jeszcze. Żyżelu? Żyżele. No i co teraz się będzie działo? Idzie się myć. Niski kurwa, będziesz mył naczynia, ja? Nie umyłem wczoraj, niestety. Idzie się umyć, kurwa, w misce. Stopy. Czekam na te komentarze, super. Szkoda, o, ten teraz nie może szkoda, przeżyć. Że nie ma starorzeczy, karasi, linów i tak dalej. I gdzie ta wędkarska tuba? Gdzie ta, o Boże, a wędkarska tuba, gdzie to jest w ogóle? A kto to? Ty jakie ryby się tu łowi? Ja zgarzę. Na kolację. Ja mówię jakie, a nie na co. No nie wyszło ci. Ty. No mów, jakie tu ryby się łowi? Łódki, krąpie, kleszcze, jazie, klenie, liny, karasie. Kanał Elbląski. Tutaj się właśnie dowiedziałem od kolegi, który tutaj był, tam z tamtej strony woda płynie z jeziora Drużno i sobie płynie tam
Gdzie? Do zalewu. A nie wiem, jak się do zalewu. No morza. Zdarzają się tutaj, co ty tam mówiłeś? Flądry, ja? Tak, flądry, no. No w każdym bądź razie mamy ograne już trochę widoczków. Mamy ograne rozrabianie tutaj tej zanęty i kilka, że tak powiem, gadek, jak my to mówimy. Czyli coś tam do środka filmu mamy, bo film się zacznie od łowienia ryb. Tak. Żeby będzie, was nie zanudzić. Tak będzie kolejność trochę taka inna. Zawsze było tam przygotowania i najpierw łowienia, a teraz będzie najpierw łowienia, gdzieś tam w środku te przygotowania. I czekam, bo jesteśmy tu już chyba 2 godziny i jeszcze nic się nie dzieje w tym temacie. A tu w ogóle zobaczcie, ile on tego tutaj przyszykował. Całe wiadro. No to jest glina. Nie zmienia to faktu, że to jest fascynujące, ile tego tutaj jest. I tutaj mamy zanętę, tak? I to wystarczy na cały dzień. Bo to z gliną w jakich proporcjach to mieszasz? Czy tu mamy 8 paczek gliny, czyli 16 kilo, a tam było gdzieś koło 3,5 kg zanęty. Aha, i to wszystko pomieszasz? Tak, zrobimy jedną proporcję po prostu z tego. To będzie, podejrzewam, tam 1:1 wyjdzie. 1:2. O, i ogólnie zobaczcie, to jest to, czego ja nie lubię w tej tyczce. Zobaczcie, ile tych klamotów tutaj. To jest po prostu jakaś... Ten bałagan, ja chciałem posprzątać. Jakaś masakra. Musieliśmy przyjechać czymś takim. Zdecydowanie nie jest to metoda do takiego szybkiego łowienia po pracy, ale jest to fajna metoda właśnie do nagrywania filmu, bo... Paweł się nigdy nie nudzi wtedy. Zawsze ma co robić. Znaczy nie, bo to jest do nagrywania filmów, to jest bardzo fajne, bo to się wszystko dzieje tak wolno i tam tego czasu jest dużo, wiecie, sobie bez ciśnienia, na spokój. Poogrywam właśnie widoki, to wszystko. I przy takich metodach szybszych, gdzieś przy spinningu, to te filmy się dużo trudniej kręci. Ale ty sobie nie przeszkadzaj. Nie, ja cię tam wyślę, tam jest taka przepiękna katedra. Właśnie w tamtym kierunku. Paweł wam ogra tą katedrę. No to jedzie. No, jedziesz? Stop. No, dobra, jeszcze raz. No. Dobra, teraz stój. W końcu po długich godzinach oczekiwania udało się rozpocząć Radkowi wędkowanie. Mamy nagrane wszystko to, co się dzieje tutaj na początku tego łowienia. Jest ponagrywane już męcenie. Drona z kamery tradycyjnej, także trochę tego materiału już jest. To będzie raczej skrótowo w filmie, żeby tam nie przynudzać. Było już pełne rozkładanie tego całego stanowiska, rozrabianie zanęt, to już pokazywaliśmy w innych filmach. Także gdzieś tam tak skrótowo, przebitkowo, a tymczasem Radek poluje rybę. O, bardzo proszę. Właściwie od samego wejścia już coś tutaj się dzieje, nie? Piękny jesiotr, panie prezesie. Piękny. Duś ikrę, duś ikrę. Panie, a po ile ta ikra? Nie trzeba będzie z Kanady wozić. No jak widzicie, no jest to całe stanowisko, ta łatajstwo tutaj, o. Ups. Tak to tutaj wygląda, jest tyczka.
No i cała procedura wygląda tak, że o, Radek przypina top dotyczki, wyjeżdża tym zestawem. Ile tu masz metrów? 11? O, 11,5. 11,5 metra tyczka. Wstawia zestaw w miejsce, gdzie było nęcone. Przed miejscem, gdzie było nęcone. Przed miejscem. Napływam zestawem na kulę. Tam stopuję. Tak jest, to i czekasz, nie? I po to delikatnie to tam. Wtedy ja też czekam z kamerą. Jak coś się dzieje, to nagrywamy. A tutaj chwilę wam jeszcze pokażę. Tu się zapowiada, że trochę tego towaru będzie przerzucone chyba, nie? Także mamy czas ponagrywać i vlogi, i filmy. I... O, jest? Niestety nie, bo kamera jest włączona. No tak, to właśnie tradycja. Pudełko. No, chwilę poczekamy. No tu miałeś co chwilę brania praktycznie, nie? Teraz. To coś tam powinno zaraz być. Trzeba się oglądać za siebie, bo tu bardzo dużo ludzi chodzi, żeby nam ktoś czegoś nie zwinął, nie? O. No i tyczką się zjeżdża na rolkę z tyłu. Odpina się top, czyli tak zwany zestaw skrócony. No i tutaj cały hol, tutaj ten kij jakoś się nie wygina spektakularnie, ponieważ to wszystko jest na gumie. Jest guma taka amortyzująca, tak? Jak to się jakoś fachowo nazywa, czy po prostu guma? Kolejny jesiot, panie prezesie. Tak, ja jest. Dziękuję. Jak one biorą? No i do siatki na końcu wyjmiemy, zobaczymy. Zważymy, obniżymy. Zważymy, wypuścimy, zrobimy zdjęcie. No jak wypuścić? Co? Przecież nie wolno. Ryby wypuszczać. No. Przez przypadek tam. Ja się tak powiedziałem, nie? Do filmu, nie? No wiadomo, że weźmiemy, nie? No tak. A co robimy zawsze? Bierzemy. Szyszek się nawrzuca, się wrzuci, że niby ryby wypuszczamy. No, idą robaczki. Pokaż, co tam masz. Jeden gruby, dwie ochotki. A. Tutaj wszystko przygotowane pod ręką. No to jest dobre i fajne, że jak się to wszystko już fajnie zorganizuje, to idzie to dosyć sprawnie. No i działamy. Chciałoby się powiedzieć cały dzień przed nami, ale niestety. 3 godziny trwało rozkładanie. Dobrze się siedzi. Które? Drugi, od lewej. Tak, dokładnie ten top. Ja będę się uczył łowić na tyczkę. Sobie zdejmij. Znaczy, musisz sobie odwinąć najpierw, tak? No tak, o właśnie, no, dokładnie. I teraz musiałbyś coś na haczyk założyć. Pomiędzy nogi sobie włóż i na balkon. Tam masz taką dziurkę ładną. Tak. Wszystko przystosowane. Na co? Na kolację. Białe mady. Trzy, ładnie za dupkę. Słuchaj, inwencja twórcza teraz. Odwiń sobie, tak, i normalnie wypuść kawałek dalej, dokładnie. Tak, wkładamy, tylko nie za mocno i tak delikatnie jakby przekręcamy, wiesz o co chodzi, o, i wyjeżdżamy. O, Paweł, zawodowy. O, właśnie. Tylko nie rozbijamy wiaderka. O. Zawsze dzwoni telefon wtedy, kiedy nie trzeba. Nigdzie. Jeszcze musisz wyjechać kawałek. Dalej. I musisz sobie ją pod ramię schować najlepiej. Tak. Zestaw sobie wstaw powoli. W jednym delikatnie na dół. Tak. I przytrzymać wtedy, no. O, dokładnie. I tak, pięknie. Po lewej ten, delikatnie tak przy wodzie musisz trzymać szczytóweczkę. Na kolanie, zobacz, na tym, na lewym. Musisz sobie usiąść tak, zobacz, delikatnie tak. Patrz. Tak, i bokiem, no i wtedy sobie opierasz ten, no. Ale tak trzymaj sobie i tam, no, już masz rybę według na moje. Tak, bo już jest wystawiony, tak, no i jedziemy do tyłu. Tylko nie dajemy jej luzu i jedziemy do tyłu, tak.
O, proszę bardzo. Od razu trafił w rolki. Jeszcze. O, tutaj, w tym miejscu. Tak, tu się odczepia. Tak. Do prawej ręki najlepiej top sobie wziąć teraz. I troszeczkę dalej go łapać i podpierać, wiesz, jakby ramieniem. Wtedy masz pewność kontroli. No to wrażenie jest na takim pijaszku, nie? Taka no. O, Paweł to nawet podbieraka użyje. No właśnie. Czy wiesz, już na zawodach ktoś inny by złowił dwa krąpie w tym czasie? No ale już potrafisz rybę podbierać, bo nie luzujesz żyłki, tak? Znaczy no pomiędzy nogi, znaczy ja to trzymałbym w ręku i bym to ogarnął, ale... No musisz w rękę tą rybę złapać. O, o. Piękny. Piękny? A co to za ryba, proszę pana? Leszczyk. Leszczyk? O proszę. O proszę. To nie? Dla mnie to krąb. Dla mnie leszczyk. A ten ręcznik jest najważniejszy, co? No, Paweł, powiedz teraz, jak się łowi na tyczkę? Fantastycznie. Tylko mówiłem babkę. Babkę? Ale piękna ryba. Mówisz, że kupujesz, tak, na nowy sezon, to tyczkę? Trzeba dużo ruchów wykonać, żeby małą rybkę złowić. To jest trochę przemawiające. Ale jak z tym, z zakupem? Kupujesz na przyszły rok tyczkę? Tak. Nie, tą babkę to do wody, co? Chyba tak. Do siatki. Ja bym do wody włożył. Czyli już wiecie, koniec starorzeczy, spinningu, tyczka. Tylko tyczka, tak Paweł? Tak. Tyczkę ukocham. Nie, w ogóle... Ja w ogóle tyle lat zmarnowałem, nie? Mówiłem ci, jak raz spróbujesz, to już nie odpuścisz. O, a tu mamy Jarka, który też ćwiczy i trenuje. Co tam? Chodzice. Ryby są? Jak ci się podobało łapanie na tyczkę? Nie łapałeś wcześniej? Wiesz co, ja mówię, że bardzo dużo ruchów trzeba wykonać, żeby złowić rybę, nie? Nie, to był mój drugi raz w życiu. Niektórzy mówią, że za dużo tych ruchów jest. No. Niby łowienie takie szybkościowe. Zwaliłem sobie łowisko, jak dodałem Wickersa. Zszedłem mały okoń i jazgasz. No to jest w ogóle druga magia, nie? Tego łowienia tam, te dodatki, to wszystko, nie? Kombinacje, to... No, zobaczcie. Nie, no pewnie coś ma to, bo tak, że wiesz, to strasznie dużo tego rozkładania i to jest takie... No po robocie, po południu pojechać sobie na 2-3 godzinki połowić, no to tak... Słabo. No. O, a my sobie tutaj działamy. Troszeczkę trzeba się tą kamerą też tutaj namachać. Jak się akurat zdarzy, że kolega Radek coś tam łowi. Najpierw sobie możemy wykadrować w tak zwanym planie ogólnym. Niestety jedną ręką nie dam rady tego zrobić. Bo będziemy się operować kamerą i sobie tutaj jakby te plany zmieniać. Czyli sobie o, coś tam robimy na bliskim. Coś tam później robimy na szerokim. I tak sobie tutaj kombinuję. Jeszcze milion ustawień po kolei, bo to oczywiście przy zmianie ogniskowej to gdzieś nam się ostrość rozjeżdża, jeszcze trzeba tą ostrością się pobawić. W międzyczasie Radek coś tam mówi, więc jeszcze trzeba się wstrzelić, żeby w połowie jakiegoś wyrazu nie zmieniać planu, żeby to się później dobrze montowało. A jeszcze tutaj czeka sobie dronik może na ostatni wylot. No i tak to wygląda, o. Dzisiejsze łowienie dobiegło końca i nagrywanie też, znaczy nagrywanie jeszcze nie, bo będziemy teraz wyciągać ryby, które są w siatce, zaprezentujemy te ryby, ogramy to wszystko,
wypuścimy te ryby, nagramy zakończenie i jedziemy do domu. Czyli może dzisiaj się uda. Jest już 15, słoneczko, zobaczcie, już sobie gdzieś tam zachodzi. Kurwa, żeby to było bliżej, to bym przyjechał na ryby jeszcze, zostało tyle mi robactwa. Dobra, wyciągaj, co? A niestety u nas jeszcze, no, nie ma gdzie jechać na ryby. U nas? No nie ma, może będę na jesiotry pojechać. Co, masz ikrę tutaj od jesiotrów? Tak, cześć. Prosto z Kanady. Z Kanady, a? Chodź, robimy te słoiczko od miodu. Dzisiejsza ryba dnia, nasz dzisiejszy bonus. Przepiękny sandacz. Do tego bardzo dużo krąpi, parę płotek, parę ładnych okoni, parę drobnych leszczyków. Coś pięknego. No i przyszedł czas na prezentację złowionych ryb. U Radka już to nagraliśmy, zgraliśmy to do filmu. Teraz idziemy do Jarka. O, zobaczcie, też jest siata z rybami, będą foty. A, nie. O. Weź tak, tak żeby było. Tak? Oj, musisz ten. Kurde, wiesz co, musiałbyś tutaj cebulkę i musztardę jeszcze obłożyć, żeby to wyglądało normalnie, nie? Tak jak ja, zobacz, kręci tak jak ja, no. I weź te ryby na siebie, to. O, właśnie. Tak jak jest. Teraz się nie ruszaj. Masz tutaj na całym ekranie, to tak? No. Ale kurwa, no zadowolony musisz być. No. 200 km do domu, kurwa. Głodny, siku się chce. No i tyle z tego. Dzień wędkarsko-filmowy dobiegł końca. Aha, jeszcze będzie wypuszczanie, tak? Parę ujęć ryb Radka to tam wam wrzucę z tamtej kamery. O. To sobie zobaczycie, albo już zobaczyliście, bo nie wiem jak to będę montował. Co kiedy dano i ryby oczywiście też do wody. Także nie bawimy się w mięsiarstwo. Dobra zabawa. Trochę daleko, trochę trzeba było rano wstać. I nie ma octu. Nie ma octu. Może jeszcze takie... Ale druga siatka jest już w samochodzie. Też pełna, także... Ja bym coś jeszcze dodał. Wodnej patologii. Ja bym jeszcze coś dodał na sam koniec do pana prezesa. Pozdrawiamy. Będziemy i tak jeździć do Elbląga, u nas nie ma. Pora na jesiotry. A ja co innego powiem do pana prezesa. Weź się pan ogarnij. W końcu. To jest Związek Wędkarski. O. O! I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy film. Pozdrawiamy. Był z wami Radek. Kto był z wami jeszcze? Jarek. I ja.